zapraszam serdecznie na premierę zatytułowaną Sokoli z Posadowskiego, Strasse, rok 1918. Chodźcie, słuchajcie tego! No bo matka Michaele zabrała go na procesję Bożego Ciała! Kazała założyć mi to znienawidzone przeze mnie ubranko marynarskie. Wspomnienia chłopca, małego chłopca, Michaele Bierbacha, który mieszkał na tej ulicy wraz z rodzicami. Po tym roku, po 1918, musiał opuścić swoją ojczyznę, którą Poznań traktował jako swoją ojczyznę. Ale zanim ją opuścił, stracił coś cenniejszego. Oprócz ojczyzny, bo on jeszcze tak nie rozumiał, stracił swojego największego przyjaciela. Schemka, tak go nazywał. Przemka po polsku. Ponieważ Michaele bardzo przyjaźnił się z wnukiem właściciela kamienicy na tej ulicy, pana Drgasa. Michaele przeżywa dosyć trudne są emocje do przekazania, ponieważ on jest odtrącony, nie jest akceptowany przez to, że jest Niemcem, przez to, że wyznaje inną religię. I jest to dosyć trudna rola, ponieważ trzeba jakby wszystko to wykreować, to takie jakby emocje, to odrzucenie. Nie jesteśmy jeszcze ludźmi dorosłymi, więc nie musimy podejmować żadnych decyzji. A ty, Michel, starasz się mówić po polsku, więc spełniasz dobrą wolę i chwalebny uczynek. Tak więc dla ciebie istnieje, Michel, dobre widoki na przyszłość. Dobre widoki na przyszłość. Michel, kiedy już był dorosłym mężczyzną, spisał swoje wspomnienia. Wspomnienia zabaw na podwórku, wymyślanych zabaw, bo wtedy dzieci nie miały takich zabawek, jak wy teraz macie. Wspominał obchodzone święta, wspominał potworną biedę, jaka wówczas panowała. Wspominał tę atmosferę napięcia. Napięcia, bo dzieci nie rozumiały, co się wydarzy, ale coś podejrzewały, podsłuchiwały, podglądały. I wtedy na schody wszedł pan Rzepecki. Uciekaj! Nie rozpoczął od pozdrowień. Nie poruszył kwestii żądnych robotników niemieckich. Ale od razu przeszedł do rzeczy, rzucając pod osąd ofertę polityków niemieckich wobec Polaków. To nic innego jak fałszywe intencje i hipokryzja. Jakoby celem nas, Polaków, jest odzyskanie niepodległości. Mili państwo, ja te parę stron otrzymałam od pani Małgorzaty Ornoch-Tabenskiej, która jest prezeską Fundacji PARK, która zainicjowała tę wspólną inicjatywę, czyli realizację przedstawienia na motywach tych kilku stron przetłumaczonych z języka niemieckiego na polski. Ja uczę Boga, były także papierowe kolonieki, przyniosła pięciu od uczestników uroczystości. Procesja Bożego Ciała była zatem demonstracją przeciwko niemieckiej władzy państwowej, a tym samym przeciwko protestantyzmowi. Droga od pomysłu do realizacji rzeczywiście była dość długa. Jest na niej kilka osób, a przede wszystkim osoba najważniejsza, Andrzej Drgas, który przyszedł do mnie z książką i powiedział: jest taka książka o rodzinie Drgasów i o ulicy Mostowej i o Powstaniu Wielkopolskim. Czy można by ją przetłumaczyć na język polski? Ja muszę słyszeć pewne poruszenie. Muszą zniknąć! Ściągnąć na górę chorągwie! Nie! Chorągwie naszych aliackich przyjaciół! Piszą tu na cześć Aderskiego i Anglików! Chcę tutaj podziękować. Tych podziękowań powinno być o wiele więcej. Przede wszystkim panu dyrektorowi Karolowi Sarni za to, że się zgodził, że podjął ten pomysł. Stowarzyszeniu Weyery, które udostępniło salę. Jednocześnie bardzo gorąco dziękuję i w
witam przedstawicielkę marszałka i dziękuję samorządowi województwa wielkopolskiego, dzięki któremu to przedstawienie mogło powstać. Jest tutaj z nami pani Krystyna Czajka, która reprezentuje gabinet marszałka.